Zapraszam Państwa teraz na blog Józefa Wieczorka. Czyta autor. Gorąco polecam. 50. rocznica marca 68. Wkurzyć się można. Kolejna rocznica marca 68. roku. Tym razem okrągła. 50. Więc głośno o niej medialnie, jak i politycznie. Marzec 68. uznano za ogólnopolski ruch społeczny przeciw komunizmowi jako symbol drogi do wolności i symbol solidarności, co podkreślał premier Mateusz Morawiecki. Głos zabrał sejm, prezydent, a także minister nauki i szkolnictwa wyższego. Podkreślano sprzeciw społeczny wobec komunistycznej dyktatury, cenzury i prześladowań politycznych, represję władz wobec uczestników demonstracji oraz falę antysemickich czystek, Także w środowiskach akademickich. Jakoś nie podkreślano wyraźnie, że demonstracje studenckie nie były antysemickie, bo były wyrazem solidarności z dwoma wyrzuconymi z uczelni Uniwersytetu Warszawskiego studentami Adamem Michnikiem i Henrykiem Schleiferem pochodzenia żydowskiego, którzy nie zostali jednak wygnani z Polski, lecz w niej tak wolnej Polsce zrobili kariery a Adam Michnik był nawet jednym z konstruktorów trzeciej RP jako nadredaktor Gazety Wyborczej nie wyrażając jednak później solidarności z tymi którzy w ich jego obronie demonstrowali mam osobiste wspomnienia bo w demonstracjach w obronie Michnika brałem udział w 1968 roku a w roku 2004, na łamach gazety wyborczej, mnie, wygnanego jak psa z uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach czystek 1986-87, brutalnie zaatakowano ówczesny rektor Uniwersytetu Warszawskiego, tej uczelni, na której studiowałem i demonstrowałem w obronie Adama Michnika. Bez możliwości obrony, dokonując cenzury, Przeciw czemu w 1968 roku krzyczyliśmy? Prasa kłamie. A co stało się aktualne i w tak zwanej wolnej Polsce, w odniesieniu do prasy Adama Michnika? W mojej obronie, wobec kłamstw gazety wyborcze, nikt ze środowiska Solidarności nie stanął. Solidarności nie było. Władze uczelni, która mnie wygnała, wykazał jedynie solidarność z kłamstwem i brutalnym atakiem. W wyniku marca 1968 roku kilkanaście tysięcy Polaków pochodzenia żydowskiego opuściło Polskę i prezydent Duda po 50 latach mówi i tym, którzy zostali wtedy wypędzeni i rodzinom tych, którzy zginęli, chcę powiedzieć proszę, wybaczcie, proszę, wybaczcie Rzeczpospolitej, Proszę, wybaczcie Polaką, wybaczcie ówczesnej Polsce za to, że dokonano tego haniebnego aktu. I dalej. Co za żal, co za stratę ponosi dzisiejsza Rzeczpospolita, że wy wszyscy, ci, którzy wyjechali, ci, którzy być może umarli przez tamte 68. rok, że was dzisiaj z nami nie ma, że jesteście elitą inteligencji, ale w innych krajach, że jesteście ludźmi sukcesu szanowanymi, ale w innych krajach, że wasza twórczość, wasz dorobek naukowy, że wasze wspaniałe osiągnięcia nie poszły na rachunek Rzeczpospolitej. Co za żal! Jakżeż mi jest przykro. Szanowni Państwo, proszę mi o wybaczenie dla Polski, dla Rzeczypospolitej, dla tych, którzy wtedy to sprawili. Rzecz w tym, że wówczas nikogo nie zabito, a ci, co opuścili Polskę, zrobili to na fali nagonki antysemickiej, zorganizowanej przez komunistyczne frakcje, a nie przez władzę Rzeczpospolitej. Bo te były wówczas w Londynie, gdy w Warszawie były władze Perelu, podległe Moskwie. Zapomniał też dodać, że wśród wyjeżdżających byli ci, którzy winni stanąć za swe ekscesy komunistyczne w Perelu przed sądami wolnej Polski, a nie stanęli. Mimo listów gończych za nimi wysyłanymi, np. Stefan Michnik czy Helena Wolińska. A niektórzy stawali w salach wykładowych polskich uczelni w III RP, gdzie byli honorowani mimo tych ekscesów, np. Zygmunt Bauman. Żałować takiej elity nie należy. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wicepremier Jarosław Gowin mówił. Skutkiem marca 1968 roku było zerwanie ciągłości polskiej nauki. Z Polski wyemigrowały setki, o ile nie tysiące naukowców pochodzenia żydowskiego. Z czego wynika, że do tej pory nie policzono ilu wyjechało wówczas naukowców i jakie ponieśli z tym związane straty? Na czym polegało zerwanie ciągłości nauki, minister nie wyjaśnił. Trzeba pamiętać, że wówczas wielu polskich naukowców jedynie mogło marzyć o wyjazdach zagranicznych, a takie wyjazdy na ogół były naukowym zyskiem fakt, że głównie dla wyjeżdżających, a nie dla Polski. Niestety te uogólnienia, zarówno prezydenta, jak i ministra, wicepremiera Gowina, odnoszące się do nauki naukowców, winny stać się przedmiotem badań i konferencji naukowych. Bo nie oddają one prawdy o skutkach marca 68 dla nauki w Polsce, o czym wielokrotnie pisałem i przekazywałem także ministrowi, bezskutecznie. Bezskutecznie także domagałem się poznania innych czystek akademickich, tych z lat 80., czy to od ministerstwa, czy IPN-u, o których nie chce się mówić, lub mówi i pisze się na poziomie bajkopisarstwa a nie nauki, z którą ciągłość w tych ciemnych latach osiemdziesiątych, a nie do końca w roku 68, zerwano. W ubiegłym roku minęła 30 i 35 rocznica kolejnych fal politycznych, czystek akademickich po wprowadzeniu stanu wojennego i przed tak zwaną transformacją ustrojową. I ani prezydent, ani minister, ani rektorzy uczelni, z których wypędzono nauczycieli akademickich, Niewygodnych dla systemu kłamstwa, dla przewodniej siły narodu, głosu nie zabrali, prawdy o tych czystkach nie przedstawili, za ekscesy nie przeprosili. Trzeba pamiętać, że w roku 1968 usunięto z uczelni także wielu z tych, których na uczelniach w ogóle nie powinno być, ze względu na swoje szkodliwe zaangażowanie w instalację w Polsce systemu komunistycznego systemu kłamstwa. Tych się jednak żałuje, że nie działali po wygnaniu na rzecz nauki polskiej. Usuwano też tych, którzy mieli kręgosłup moralny i żyli z podniesioną głową. Profesor Wiktor Jasen, naukowiec pochodzenia żydowskiego na Uniwersytecie Adam Mickiewicza w Poznaniu, w 1968 roku odmówił odczytania skierowanej przeciwko syjonistom rezolucji. Miał żydowskie korzenie więc czytałby coś poniekąd przeciwko sobie. Odpowiedział, że mu tego czytać nie wypada. Już następnego dnia został wezwany przez Komitet Uczelniany PZPR i zawieszony w zajęcia, a później zwolniono go z pracy na Uniwersytecie Agarama Mickiewicza. Mimo antysemickiej nagonki, profesor Jasem nie wyjechał z Polski. Pracował w Polskiej Akademii Nauk. Antysjonistyczną petycję z nakazem odczytania wręczył profesorowi Jasemowi Jacek Fisiak, ówczesny sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR na Wydziale Filologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Jak widać, profesor Jasem był represjonowany, wygnany z uniwersytetu, ale nie z Polski. A co robił Jacek Fisiak? Fisiak robił błyskawiczną karierę naukową. W 71 roku w wieku 35 lat zostaje profesorem. W stanie wojennym jest dyrektorem instytutu, z którego zostaje usunięty kilku pracowników. A w czasach czystki roku 86-88 już jako rektor Uniwersytetu Agadama Mickiewicza wyrzucił ponad 80 pracowników naukowych i następnie już zasłużony dla czystek. W czasach tak zwanej transformacji obejmuje tekę ministra edukacji narodowej. Czystki lat osiemdziesiątych były wielokrotnie większe od czystego roku sześćdziesiątego ósmego, o czym świadczą nie tylko zasługi w cudzysłowie fisiaka. Większy był też eksodus akademicki z Polski i więcej było wygnań z uczelni nieraz dożywotnio i co? Niemal całkowite milczenie. A były to czystki polityczne, prowadzone pod batutą SB i PZPR, w wyniku których wypędzono z uczelni, a przynajmniej zwolniono ze stanowisk, etatów setki, o ile nie tysiące naukowców, wielu bez możliwości powrotu, także w tak zwanej wolnej Polsce. Do tej pory nie ma nawet woli, aby zbadać naukowo charakter i skutki tych czystek dla nauki w Polsce. Etatowi badacze historyczni, nieraz w roli bajkopisarzy czy wręcz fałszerzy historii, tak ten problem badają i przedstawiają, aby czasem prawda nie wyszła na jaw. Piszę o tym od lat. Ale środowisko akademickie, rektorzy, milczą, a minister buduje nowy gmach nauki w Polsce, nie mając zamiaru nawet poznać fundamentów tego gmachu. Także Solidarność Akademicka nie chce poznać, co stało się z jej członkami w mrocznych latach osiemdziesiątych, a organizacje kombatanckie nie chcą poznać strat wojennych wojny jaruzelsko-polskiej. Na problem jednak zwrócił uwagę kompozytor Wincenty z Krakowa, poświęcając oratorium niezłomnym, wyklętym ofiarom komunistycznych czystek akademickich. Może polskie uczelnie a przede wszystkim Uniwersytet Jagielloński, zaangażowany w komunistyczne rugie akademickie lat 80. i heroicznie broniący do tej pory swych ciemnych kart historii, a zaangażowany ostatnio w promocję gender i reinkarnacji, zamiast poszukiwania prawdy, w ramach ekspiacji zorganizuje w swych murach wykonanie tego oratorium, które być może zbliży nas do prawdy i przywróci ciągłość akademicką w wolnej Polsce.